Dobra, widzowie, musimy przetestować jedną rzecz, ponieważ są te tak zwane zwycięstwa za pomocą walk, start bezpośrednio. I do końca nie wiem, jak to działa. Do końca nie wiemy, jak to działa, że czasami, jakby tak można powiedzieć, wygrywają ci ocaleńcy, co nie? W sensie zawsze wygrywają ocaleńcy, a czasami wygrywają właśnie ten nieocaleni. No i chcę zobaczyć, czy to faktycznie, jak to działa. I w kilka sposobów. Ile kosztuje taki słup? A nie wiem, zobacz, 15 zł. Dobra, wyjdźcie sobie, spotykamy się koło dziadka wszyscy. No, tam jakieś kości mi się przyda. No nie wiem, wyjdźcie jak czymkolwiek, to i tak dojdziecie. Od HP z tym, no właśnie chcę to sprawdzić, czy zależy od HP. Do, bo właśnie zawsze był, dobra, dawajcie, gdzieś tutaj. No. O, widzę, o, widzę, widzę, już, już jestem, dobra. I teraz tak, weź, weź kość, jakąś, masz kość? Czekaj, zaraz ogarnę, bo na dziadku. To chodź tu, to chodź tu obok, bo tu na pewno są kości, no. Tutaj w salonie są kości, chodźcie do salonu. To chodź, nie, nie wiem, gdzie jest kość. O, otwórz to, nie bądź taki. No. Proszę. O, dziękuję. Gdzie jesteś? Ja już idę do ciebie. Ja już idę. Chodź. I teraz tak, spróbuj mnie zaatakować z noża i klikaj, jak będę klikać bardzo szybko, a ty klikaj tak powolutku w miarę, ale klikaj, co nie? No klikam pewnie. A widzisz, czyli jakby ciebie ranię, no. O kurwa, czyli widzisz, czyli jednak, bo, no. Czyli jak to, szybkości klikania. Czyli jednak od szybkości klikania, no dobra, to poczekaj, ale dobra, to chodź tu jeszcze koni, teraz będziemy klikać bardzo szybko wzajemnie, co nie? Ty masz pełne życie. Dobra, zaatakuj mnie z noża, masz nóż? Dobra, klikamy, dawaj, kto dawaj, to klika. I patrz, też cię ranię, ale... Ale ostatecznie ty wygrywasz. No, jebłeś mi, jebłeś mi, jebłeś mi. Aha, nie, czyli jednak... Czyli widzisz, to jest coś takiego, że ja cię mogę... Ile masz życia, tak z ciekawości? Prawie fulla ma. Fulla ma, mimo że ja ją zraniłem? Ale jakby krwawi. Tak, ja no wyjdź na chwilę. To jest animacja. No wyjdź. Bo ci HP trochę zleciało. Nie no, trochę ci HP chyba zleciało. Weź ten, weź jeszcze kość jedną. Weź jeszcze jedną kość. Za tą, weź tam się coś i za tą i tak prosto. Przez ten prosto. No i masz kość, o widzisz. Bo generalnie jest coś takiego, że jeśli mordulec wygra w tym pojedynku, no to automatycznie zabija. I to chyba faktycznie, widzowie, działa w momencie, kiedy mamy, ma mało HP. Dobra, zaatakuj mnie. I walczmy. No i ja ją, widzicie, uderzam, ale ona chyba i tak mi... Nie, ona nie traci wtedy HP. Nie traci? Nie, nie, tak minimalnie jakby... Dobra, dobra. Taki 1%. Dobra, a ile masz HP teraz? Ile masz HP teraz? 95. Dobra, poczekaj, zranię cię. Ile masz teraz HP? 80%. A teraz? Połowa. Dobra, spróbujmy teraz. Z połową HP. Idę po scyzoryk. Ale nie, no, trochę mniej niż połowa już. Dobra. Dobra, i znowu zróbmy to samo. No i teraz co? No, wygrałeś teraz. O, wygrałem, mimo że miał... No. Wow. Czemu teraz wygrałem? Dlatego, że miał połowę HP? No, prawdopodobnie. To no, już po HP wygrałeś, nie? No tak, ale klikałeś tak samo szybko. Tak, tak, spaliłem, no, tak samo jak wcześniej. A, nieźle. No, nieźle. Dobra. No, nieźle, no, nieźle. Bo jest właśnie... Trzeba to jeszcze, musimy sprawdzić, czy to osiągnięcie na pewno działa. Żeby wygrać 4 pojedynki. Dobra, dawajcie. Dobra, i teraz tak, poczekaj chwilę, zranię cię raz. Na razie. Ile masz HP? 75. To raczej na pewno wygrasz, to nie? Ale zranię cię jeszcze raz. A teraz? Tak, 60. Dobra, no to zaatakuj mnie teraz, zobaczymy. Możesz, ale walczę normalnie. Ja próbuję też się skupić, żeby szybciej uderzać. I pluję ci w twarz. Ale chyba wygrasz, co nie? Bo to masz za dużo. Ile? I nic nie spadło HP, co nie? Powiem ci, że mi nawet wzrosło. Tego a masz jeszcze nóż jeden? Nie. To idź po nóż. Zaraz pójdę. Dobra. Bo chcę zobaczyć, czy to ma faktycznie znaczenie, że jak połowa jest na przykład HP, to faktycznie już wtedy wygrywa ten mordulec, co nie? Gdzie jesteś? Biorę kości. Od razu dwie sobie wezmę, tak powiedziałem. Dobra, to spotkanie koło dziadka. Ja chcę pozwiedzać twoją mapę, dobra?
Tak, chcę też pozwiedzać sobie, bo zapomniałem. Dobra, zanieś się raz jeszcze. Ile teraz masz? 60, walnij mnie jeszcze raz. A teraz? Dobra, połowa. No dobra, spróbuję z połową. Patrz, wygrywasz. I nic nie straciłeś, co nie? Dobra. No. Czyli chyba, że CC jest słabsza, może też tak być. Może też tak być, poza tym. Ile masz HP? Mniejszą. 60%. Teraz? Połowa. Wali mnie. A teraz? O, jak zaskoczenia. O kurwa, piszę na czacie przez przypadek, o jeju, na pewno ze mną wygrasz. Bo przez przypadek na czacie zacząłem pisać. Nie, no to nie było. Idź jeszcze po ten nóż jebany, bo... A zregenerowało ci je? Tak, bo ja mam tylko PR-ka, że regeneruję. A, nie, wiesz co, ja miałem przez przypadek na czacie zacząłem pisać. Tak. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Zregenerowało, ile masz teraz HP? 40. No to chyba git, co nie? No. Spróbuj. O! Teraz wygrałeś. No widzisz? I pytanie, czy dlatego, że miałeś 40 HP już? Ale poprzednią walkę walczyłem z 20 nawet. To od czego to zależy? Nie mam pojęcia. Dobra, Axedus, chodź tutaj. Muszę... Może to jest zależy do tego, że ty byłeś słabszy, bo ty jesteś ty dziadku. A ja miałem jeszcze silniejszy, bo ja na przykład siłę nią mam trochę zainwestowaną. No ale czemu teraz przegrałeś, skoro miałeś? Ile masz HP? Nie wiem. Ile masz HP? 75%. Ile? 75%. A teraz? Połowa. Zaatakuj mnie. 30% jakby. No tak, jak ma poniżej jakiegoś procenta, to wygrywam. Poniżej 40 tutaj. Poniżej 40. No i ja miałem 20% i wygrałem z tobą wtedy. Wtedy? Nie. Tak, bo wtedy zacząłeś pisać na klawiaturze właśnie. Na czacie, dlatego. Ciekawe. Dobra, chodźmy na meczyki. No, to osiągnięcie to przez przypadek wpadło. My sprawdzaliśmy po prostu, ile procent potrzeba, żeby kogoś zabić szybkim starciem. I teraz już wiemy, że około 40 niżej, to technicznie może już mordylec wygrać. Tak, teraz już będziemy to wiedzieć. No i tylko to chcieliśmy sprawdzić tak naprawdę, widzowie. To, czy tam osiągnięcie zrobiłem, to przez przypadek wpadło. Tylko to w takim razie możemy już robić na cicho, ponieważ moja postać jest cichutka. Dobrze. Możemy nie budzić dziadka. Tylko tego Hitchhikera bym się bał trochę. No wiem. Dobra, ale reszta jest słaba, więc będzie... Jakby jeden ogarnia, dwóch nie ogarnia, więc dobrze tak naprawdę, bo będziemy, wiesz, oni nie wiadomo, wiesz, wiadomo, że ten Cook jest z nim, ale na przykład Horror Gamer, on jest taki dosyć nieogarnięty jeszcze. No i Cook to samo, 12 poziom jest. No to jest poziom Frixoneku, więc luz, dajemy, dawajcie. To się też przekłada na grę naszą, bo nie wiedząc, że poniżej 40 raczej nie wygram tej walki, to w ogóle perspektywa atakowania w ogóle jest totalnie bez sensu, co nie? Więc idąc tym tokiem, jeśli mamy na przykład pełne HP... Nie chcesz tą Aną grać, tylko wolisz Sonym? Tak. Sonym chcesz grać? Nie ma maskowania, ja lubię maskować. No nieźle. Wszyscy wiedzą, że Sony to najlepsza postać tej gry. Sony to punkt do wygranej. Tak, Sony. Tak właśnie to działa. Chyba rozpływuje na początku, no właśnie. Sony jest mistrzem. Dobra, gramy z Sekoni, bo generalnie wiesz co, dlaczego pomyślałem, że pogram z Sekoni? Bo w sumie mogę wymaksować jej PR-ka na trzeci poziom, bo nie mam. A to już będzie taki... Ja wiem, że ona jest trochę papierowa, ale jakby... Dobra, to nie powinno być, w sensie... Ja wiem, że ona jest papierowa, jest wolna, ale no jednak umiejętność otwierania szybkiego zamku przyda się, zwłaszcza, że Frixoneku rzadko ją wykorzystywał. To nieprawda. No, Frixoneku, nie oszukujmy się. Co ty robisz, ty kałkanico? No, nie oszukujmy się, za często? Czy on tu idzie? Ten debil. Kurwa, no przyjdzie tu na bank. Boję. Chociaż kurwa, jak spierdoliłem, pomyliłem się, myślałem, że nie to otwiera. Ja pierdolę, prawie mnie zabił.
Przez głupotę dodatkowo! Przez zginąłem prawie przez głupotę, bo myślałem, że on coś innego rozwala. Nie wierzę. To mi tak tarkuje. Ja pierdolę, naprawdę zginąłem przez głupotę. Wszedłem do Bubsona, tak o, bo nudziło mi się. Ja pierdolę. Papierowa koni. Powiem wam, że teraz jak się przyzwyczaiłem graniem Anią, to kurde ciężko będzie mi się przestawić na... Nie, tu storage jest otwarty. Dobra. Okej. Chociaż nie wiem, co to jest. Tam, gdzie przebiegaliście. A. We dwójkę to jest... O kurwa, otworzyłem przez przypadek, przepraszam. A Sony, jak mamy jedno, co ona robi? Nic szczególnego. Widzisz jakby takie odgłosy hałasu? Coś takiego. No zaś się bezużyteczna umiejka. Totalnie do niczego ci nie jest potrzebna. Wezmę. Takie lubię najbardziej. Aha, zajebałem, wywalił się Buba. To zrobiłeś? No drzwiami mu zajebałem. Nice. Niech sobie odpocznę. Dobra, jakaj. Ale jestem papierowy, tom koni. Dobra, wezmę sobie jeszcze jakiś ten. Nożyk. No, po prostu totalnie. Dobra, mam otwieraczkę. Escape from the basement. Nice. Gdzie jest? Uważaj, na drabinie? Nie, na drabinie. No to czasami tak zakładają. Ale hultaj mnie pacnął tą pułapką. O, nieźle. Ty jesteś głupia jakaś? Co zrobiła? Wzięła miksturę zamiast zamknąć drzwi. Ach, żałosne, czasami tak robi. Mi na przykład czasami... nie będę nawet mówił, co robiła główna bohaterka. Robi to specjalnie, bo chcecie rozjuszyć pewnie. Tak. Zabiorę kawałek kości, bo na to płaszczko czy na to. Dobra, wiecie co, jedyne plus ganiem koni jest to, że wszystko mogę robić na cicho i nie zwabiam na siebie mordulca. To jest chyba jedyny plus koni, bo tak ogólnie no to... Siemaj dziadek, kosę. No, sprytnie, sprytnie. Że jednak jest cicha, co nie? To i szybciej otwiera zamki też, bo więcej proficjencji ma. Ale niestety koni charakteryzuje się, no, jak słoma po prostu. Walniesz ją kilka razy i koni nie ma. Dobra, otwórzmy to. Trochę dla hecy. To tak, generalnie... Lepiej, żebyś wziął, wiesz czemu lepiej, żebyś wziął, a nie, bo ona ma umiejkę, że... Jesteś praktycznie niezniszczalny, że jak nawet widzisz, że buba na ciebie idzie lub cokolwiek, używasz umiejki i mogą cię nawalać i tobie się prawie nic nie dzieje, zwłaszcza na trzecim poziomie wyekspioną tą umiejkę główną. Super, buba, jeszcze ten, super. I mamy kuka, tak? Mamy. A kuk założył, że jak powiem, kuki? Na generator. Super, no, bo tam krążył. Na zewnątrz, tak jak... Ja prawie do akumulatora przez tą... Otworzyłeś prawy? No to on przyszobie. Tak, do akumulatora kontener. Ja otworzyłem do generatora. O kurwa, zacięłem się. Fuck. Otworzyłem do generatora pierwszy jak coś. Otworzyłem jakąś furtkę. Bo i umiejką właśnie, dzięki temu, że miałem umiejkę. Właśnie do tego się to przydaje. O, mam bagaż, nie mogę przechodzić przez szczelinę. Lamus! A gdzie otworzyłeś, tak z ciekawości jeszcze raz? Prawie drzwi do akumulatora, ja. Dobra, ktoś tam u was jest? No buba mnie tam gonił, więc tylko otworzyłem je. Dobra. I dalej nie poszłem. Bo zaraz buba przyleciał. Ja w samochodzie jakiś coś, jakiś prąd. Jak coś. Samochód trzeba wyłączyć, właśnie, ten akumulator. Właśnie, wyłączam go. To nie wiem, czy nie lepiej by było, żebyś otworzył najpierw.
Goni mnie Hitchhiker. Gdzie jest dziadek? W piwnicy? Gdzie jest dziadek? Info? W środku. W domku? W domku, tak. Okej. Gdzie tu jest jakiś... cokolwiek? O cholera, no i tyle. Przejść. No bo moja postać się przypomina, jak się przechodzi przez szczelinę, no nic nie poradzę. Strasznie hitchhiker nieprzyjacielski. Bez przesady, fajny jest. No super. Macie otworzone do tego, do auta macie otworzone pierwsze drzwiczki. A tam ktoś przyszedł do ciebie? Przy aucie był Buda i hitchhiker. Przed chwilą jak mnie mordowali. Ja pierdolę, chyba nie zauważyłby, a ja się poruszyłem, bo myślałem, że mnie zobaczył. Ajajaj. Ale pech, dobra. Dobra, studnia. Niestety trochę więcej się dostaje obrażeń też koni. Bo na przykład jak grałem Anią, to ona praktycznie miała umiejkę, że mogłem skakać i skakać do tej studni i w sumie praktycznie nie dostałem żadnych obrażeń. Uważajcie, dziadek. Dobra. A w sumie tego ty... Dediri, gdzie ty jesteś? Jestem koło tej szopy całej. A nie chcę mu uciec jakimś fuse'em czy coś? No właśnie to on sobie próbuje zrobić. Będzie chyba łatwiej uciąć. To mnie buba goni. Gdzie? Na... Ty... na zewnątrz? Dosłownie. A gdzie jest fuse? Koło tej szopy całej na środku. A dobra, a masz fuse'a? Jak już mowa o fuse'ie? Znaczy ja go tam wiem nawet już, ja już mam wszystko przygotowane na niego. Włożyłeś już nawet, czy nie? Nie, mam przygotowane to na to, żeby go włożyć. No dobra. O, ale no powiem, że mam przejebane, mam, trójka jest na mnie cała. To skocz do studni, może się uda. Gdzie jesteś? Info? Środek. Dobra. O, widzę, to może zdążę ten. O kurwa, nie to. No przekroć, nie no, co za debil. Ogólnie, żeby ten, tą szopę, co masz koło fuse'a i tam jest ten, fuse. Mam lepszy pomysł, byczku. Bo ogólnie on jest zatrapowany, ja nie miałem kości, tak to już dawno bym to zrobił, tego fuse'a. Tylko, że kość była. Kurwa. Poczekaj. Uff, zdążyłem. I patrz, teraz otworzę pierwsze. Nie zdąży mi się umiejka załadować razem, ale gdyby mi się zdążyła, to bym od razu otworzył to pierwsze, a drugie, wiesz, w ciągu chwili tak naprawdę. Jeśli ci nie zniszczy tools. Kurwa! No, no właśnie. Zapomniałem o toolsie. Ja pierdolę, zapomniałem o nim na serio. Na serio o nim zapomniałem. Na serio zapomniałem o toolsie. Zapomniałem, że... Ale pech! Ej, na serio zapomniałem o tym toolsie, jak debil. Kurwa! Zapomniałem, czemu ja nie wziąłem dwóch toolsów? Oho. Kurwa! Ale się na niego wpierdoliłem. Przez przypadek. No dobra, nie wyszło. Nie wyszło mi tym razem papierową koni. I wszystko dlatego, że nie miałem drugiego otwieracza. No, takie życie. Takie życie, moi drodzy widzowie. Dawajcie next matcha. Dobra, zaczynamy. Pełna gotowość. No. Daniu. Dobra, pamiętajcie na cicho, to jest bardzo ważne. No głośno, teraz na cicho, jak Vladi gra koni. No, teraz na cicho. No cóż. Jak ja gram koni, to budzimy dziadka. No tak, bo wtedy inną taktykę przyjęliśmy. Ary dziadek mocno śpi. No. To jest jak w gociku, budzimy śpiocha. Tak.
Gdzie jest bydlak? Nie wiadomo. A te skrzynki wszystkie się respią różnie? Nie, zawsze tak samo. One mają swoje respy. Aha. Ty przez które przeskakujesz, to one się praktycznie chyba tak samo zawsze respią. Sam... W ogóle zawsze mnie to śmieszy, bo na koni mam, że niby 50% zachowania tych głowie, no ale bardzo często nie działa. I zazwyczaj je tracę, więc tak trochę... Ja mam 30%, nic by to działa. No to różnie, mój. Możesz mieć 90% i... A, jednak. 90%. A, pod sam koniec. Idzie do nas. O kurwa. Gdzie jest tu do was? North Tunnel, koło tu storage'a. Okej. Okay. O, dzień dobry. Dzień dobry. O, witaj, Sani. No i straciłem dwa. Żenujący trochę. No, ale źle. Papa Wesemir się obudził. A, jest otwarte, no. Nie przechodź. Stop. Kurde. To się źle wyczułem. Papa u mnie? Ja. Super. Pierdzielaj. Co ty robisz, debilko? Boże, ty wzięła i to pewnie zmarnujesz ją, tak? No oczywiście, że tak. Po co? No, super. Tak, są przy wyjściu. Co jest przy wyjściu? Ale coś dzisiaj jest tak chyba zmęczony. Co? Po prostu głodny jestem, bo kepsika jeszcze nie jadłem. Co ty, Aksedus, czemu ty już u mnie żyjesz? Ładowałem się na tego Hitchhikera, czy jakoś się raz. A on jest w podziemiach? U góry dwóch jest, Buba i ten. A, dobra. Zaraz przy kurach, jak dobrze widziałem. 50%, że nie stracę wytrychu, stracę za każdym razem. Co nie? Potężna umiejka koni. A masz mniejsze 50%. No, a wiem. Się teraz, tam, kto tam żyje, Friksonek. A kto tam żyje? Dobrze powiedziane. Bo nie, który z was gra kim dokładnie? 4 razy mnie wywaliło, weszłem i 3 minuty. To się nazywa fart. Co nie? Żeś sobie pograł, żeś sobie. No bo teraz ty, bo jak byli słabsi, to nie chciałeś grać za bardzo. Czekałeś, jak będą ci lepsi. Dobra, widzę, że. No najlepszych się gra w końcu, nie? No. Kurwa, ekspią. Trzeba by ten dziadkowi przyprowadzić. Prawda, jeśli Sonek nie rusza się. No ja otwieram to, jak czegoś kurwa. Tu jest otwarte. Otworzyłem jakieś wróty. Daj mi kość, kurwa. No dobra, no weź sobie kość. No dzięki. Kurwa, nie to! Przez przypadek spuściłem kibel zamiast przez szczelinę. Ty śmieszku. Dobra, gdzie jest dziadek? Jest w głównym domku? W środku. Dobra, to idę go przytulić. Może się uda, tylko tam ktoś biega chyba. O kurwa, kuk. Dobra, ja wskakuję do piwnicy. Do studni w sensie. O, wykrwawię się. No, będę leżał. Recovering. Cześć. Ale jak Blady przeczeka, że mogę walnąć dziadkowi i go do zera zresetować level. Albo możesz go walnąć i ja zaczekam, aż przyjdzie mu jeszcze raz. A miałeś kości, jakbyś chciał. Ale ja dostał dziadek, śpiocha. No, to dobra. Uff, zdążyłem. To było ale dobre. Fart. To jest już za kawą. Nie wiem, drzwiami. A, to jest ta mapa, dobra, to no, gas station. To jest to, co można uciec tam tak bokiem jakby, nie? Tak. Buba na zewnątrz biega, przy szopie. Otwieram prawe drzwi do akumulatora. Przez kontener. Nie widzę. W domku siedzi reszta tych dwóch gówniarzy, bo ich wysłuchuje na moim samym zesłanym słuchu. Sony słuch! Tak to się profesjonalnie nazywa! I hitchhiker do ciebie idzie też jak coś, uwaga. Dobra, to ja otworzę generator na umiejce chyba. Prawe drzwi z generatora. O kurwa, Buba! No mówiłem, że Buba do ciebie idzie. Kurwa, będę leżał. A ta, jebany kurczak, zawsze to samo. Wskoczyłem do studni, ale dostałem hita i się wykrwawię, bo już raz leżałem. Ale prawe drzwi do akumulatora chociaż otworzyłem, więc no. Poświęcenie. Ja już wiedziałem, że bym Buba tam leci ten. Ale jakby mi Buba jeszcze to nie zawano i tak nie leci. No ja otworzyłem prawy generator, jak coś. Też poświęcenie.
Ale cię walł. Nie ruszę się. Teraz. I otwieraj. Chociaż... Pułapka była na schodach, na drabinie? Nie było na drabinie, nie. Nie, nie, ale na drabinie, nie było. Na tej drugiej nie wiem. Kurde, dziadka strasznie szybko ekspią też. Nie podoba mi się to. Ja mu nie zdążyłem zawalić. Ale a na kontenerach jest dużo ludzi, czy nie? Nie wiadomo. Spójrzcie w prawo, w prawo, w prawo. To może Fuse, a gdzie jesteś w ogóle, Freaksoniku? Uciekaj, studnia. Ja jestem w piwnicy właśnie, wskoczyłem do studni. Koło generatora był, ale wskoczył do piwnicy. Otworzyłem do generatora, G. Widzę dziadka, pilnują. Który założył kłódkę na tego. Nie mam dwóch kluczy. Chyba, że wiesz... Może akurat nie zniknie. Może akurat mnie nie zniknie, no taka jest też opcja. Ale jak coś, to tutaj te prawe drzwi, sorry, lewe drzwi od generatora są otwarte, więc możesz podejść od razu. Ale tam na pewno... No kłódka pewnie będzie. No dobra. Lewe drzwi od generatora, mówisz? No te bliższe. To, co dobra. Się co kłódkę ściągnęłeś, to w Fryksonek otworzył ją całą. Dobra. Kurwa. Ale kurwa pech. Chyba cię widział. Nie widział. Nie widział mnie, ale fart. Ale tak na... Kurwa, niedobrze. Mi się strasznie podoba. Co się szybko ekspią. No, ja niestety nie zdążyłem mu zajebać. Kurwa, kuk. To jest otwarte? Tak, tylko powoli. Wiem. O nie. Otwórz to na szybko i leć do środka, ten rysunek. Od razu i biegniesz prawo, przechodzisz przez to. Kurwa, na raz mnie walną. Koni, która nie ma totalnie żadnego życia. Na raz po prostu. No, farć. Uciekł, o. To brawo. No. To już nie spodziewałem się. No. Chyba jednak wrócę do mojej Ani. Jednak irytuje mnie to, że taka słaba jest ta Koni. Tak, chyba będę moją super Anią, jednak po zastanowieniu tak myślę, że to będzie lepszy wybór. Kurde, zanim rzeczy, które zanim ta prostka się nam dupcują, to trzeba się ruszyć. Dobra, wiecie co? Idę po kepsika.